Tak, urząd to nie ma nic dobrego. Wzywa się obywatela do osobistego stawiennictwa w celu ustalenia wysokości podatku z tytułu posiadania prywatnej elektrowni. Ot masz, babo placek. Mówiłem, że urząd to kurna nic dobrego. Stasiek, dla mnie nic nie masz? Mam, panie Jabłonko. Dla pana mam prasę. Panu coś podpisać trzeba? Tak, tutaj. Przyjaciółkę tylko czytam, bo to piszą, jak zrobić, żeby człowiek w ciąży nie zaszedł. Oj, bierze panu, bierze. Widzisz, pan, na ryby reguły nie ma. Z torbami pójdziemy przez tę twoją elektrownię. Podatek. I z czego my ten podatek zapłacimy? Nie denerwuj się. Odwołanie napiszemy. Wyjaśnimy, że to im na rękę. Już Lani to zrozumiał. Jak nie zrozumią... Nie zrozumią, to ich strata. Nasza też. Gdyby oni chcieli zrozumieć, że zamiast kryla gdzieś po oceanach szukać, wystarczy zapuścić karpia do każdej naszej wody. Że tam, gdzie rzeczka płynie, tam jest prąd. Że tam, gdzie owoców brakuje, trzeba drzewka zasadzić. Że tam, gdzie 1000 ludzi się odżywia, są pomyje i 1000 świń można wykarmić. Słyszysz? Syreny wyją. Co to znaczy? Wiatr od miasta tej słychać. Co to może być? Alarm. Pożar jakiś czy wojna? Czarty wie co. Boże, jakie to szczęście, że my dzieci nie mamy. No i ucichły. Wiesz, czego ja najbardziej się boję? No. Że taka wojna mogłaby nas rozdzielić. Śmierć nas rozdzieli. Nie. My umrzemy razem. Ja już u Boga to załatwiła. Codziennie się modlę o to do Niego. Pies i kot też razem z nami. A koń? Koń? Koń, nie wiem, koń to już skacina. I wszyscy razem do raju pójdziemy? Gdziekolwiek byśmy nie poszli, razem pójdziemy. Pamiętaj. Co to za maszyneria? Co to za nowe cudo? Co to? Biber będziesz pędził? Zobaczysz. Zobaczysz ty jeszcze, w co naszą rzeczkę można przemienić. Ano stań teraz z daleka. Stań tam. Psa i kota przypilnuj, żeby się nie plątały. Załączymy. O, ty masz elektrany. Ojej, kochani. Toż to piorun. Piorun? Najprawdziwszy tylko, że nie płuci. No zaczekaj, po ciemku zobaczysz. Ojej, gdzie ty jesteś?
tutaj. No dobrze, ale powiedz mnie, na co ci piorun? Hmm? Do czego ci piorun? No jakżeż, jakżeż. Niedługo przyjdzie się umierać. Na koniec poszalić trzeba. Ja jeszcze łuk wolta zrobię. Będę spawał. Metale będę topił. Łyżki będę galwanizował. Radio lampowe zrobię takie, że cały świat będzie odbierać. Bez zakłóceń. Może sam radiostację wykonam i przemówię do ludzkości, żeby się upamiętało. Ja jeszcze dużo rzeczy zrobię. Ja ciebie jeszcze zadziwię. Ty już mnie zadziwił. Już mnie bardzo dawno temu zadziwił. A nie mógłby ty zrobić coś takiego, żeby naszą młodość wrócić, a? Takiego patentu nie ma. A nie mógłby ty zrobić coś takiego, że... że to, co człowiek pomyśli, to by się i stało. Na to też patentu nie ma. No to byłby wielki wynalazek. A ty wiesz, że ja spróbuję? Myśl to prąd zmienny, a prąd... To są elektrony. Elektrony? Jeżeli głos można wzmocnić, to i myśl można by spotęgować. A no ty śpij, ja książkę poczytam. Wiedzę sobie przyswoję. Szanowny pan pozwoli przypalić? Służę panu szanownemu uprzejmie. Szanowny pan nie wie, gdzie tu można odnaleźć radio lampowe? O co się szanownemu panu rozchodzi? Chciałoby się superheterodyny mieć z okiem magicznym. To idź pan w prawo. Co pan człowiekowi pieprzysz, panie? Tutaj leży piękna superheterodyna. Tam. Tutaj. To.